Proszę pana, strategia dotarcia. Ja nie mam żadnych strategii, ja mam własną strategię na własny użytek, to znaczy folguję ciekawstwu, tak? Jestem ciekawski i staram się orientować, na jakim świecie żyję, a staram się również dzielić tym, czego się dowiaduję i co mi w głowie świta. I to jest moja jedyna strategia. Nie sądzę, żeby to miało wielkie znaczenie, w jakiej kto występuje kategorii wagowej czy wiekowej. To znaczy, myślę, że można być takim samym idiotą, prawda, na stare lata, jaki można być kompletnie nieświadomym i niechcącym się dowiedzieć, na jakim świecie się żyje, mając wszelkie dane, żeby się uczyć, tak, mając większą łatwość zapamiętywania w młodym wieku. Ja myślę, że proszę pana, generalnie nie ma drogi na skróty. I chyba najlepsza strategia dotarcia do młodych ludzi to jest chyba taka, żeby tak, po pierwsze trzeba urodzić samemu, tak? Po drugie nie oddać lewiatanowi na naukę dziecka. Po trzecie i po piąte, no ja to tak, taki program dla Polski i dla każdego, jaki polecam. Czy to jest moja odpowiedź na pytanie, co robić? Więc jest to też częściowo odpowiedź, pośrednio odpowiedź na pytanie, co robić dla młodzieży czy z młodzieżą. No ta moja odpowiedź brzmi: Kościół, szkoła, strzelnica, tak? O wszystkie trzy trzeba samemu zadbać. Trzeba samemu zadbać. I nie można być takim wybrednym klientem, który chce, żeby mu podali, żeby przyjść na gotowe, prawda? Trzeba samemu zadbać o Kościół. W polskim przypadku to oznacza, że trzeba własny Kościół, poczynając od własnego księdza proboszcza na przykład, trzeba wykupić z niewoli babilońskiej, którą jest system dotacji europejskich oraz system uwikłania Kościoła katolickiego w Polsce w politykę państwa, co w tej chwili wyraża się tym dążeniem do wmontowania Kościoła w PIT, tak? Na co o zgrozo część naszych pasterzy nie tylko się godzi, ale wręcz podchodzi do tego z entuzjazmem. No, jakie jest antidotum? Nie ma innego, tylko trzeba samemu mieć siłę nabywczą, która pozwoli naszym pasterzom poczuć się na tyle bezpiecznie, żeby mogli machnąć ręką na to, co im Lewiatan proponuje, prawda? Szkoła też trzeba samemu tę szkołę dobrze, jeśli nie pobudować, ale w każdym razie trzeba samemu nią zarządzać. Trzeba samemu nią zarządzać, trzeba jej nie oddać ministrowi edukacji z jakiejś Warszawy czy jakiejś Ottawy, żeby mieć pewność, że tam dzieci nie są deprawowane i w sensie moralnym, i w sensie wyznaniowym, i w sensie patriotycznym, narodowym, prawda? To znaczy, ja ten chętnie się powtarzam z tym przykładem, że kilka tygodni temu w mieście Brzegu powiedziano mi gospodarze spotkania, na które zostałem zaproszony, powiedzieli mi, że właśnie robią szkołę prywatną i ja zapytałem, a ile macie dzieci chętnych do tej szkoły i spodziewałem się, że powiedzą 150, tak? A oni powiedzieli tuzin. I można, czyli nie ma wymówki. Tak? Że my nie możemy, bo to jest tylko dla bogatych, prawda? Nie. No po prostu, jeżeli się Polacy sami nie ogarną, jeśli będą dalej czekać na to, że w Warszawie będzie minister, który zacznie uczyć pobożnie i patriotycznie, to się nie doczekają. To się nie doczekają tego. Muszą to sami robić. I po trzecie, strzelnica. Kościół, szkoła, strzelnica. Spotkania
Strzelnica jako ośrodek życia kulturalnego i towarzyskiego dla Polaków na najbliższe dziesiątki lat, tak? Niech się na Strzelnicy Polacy spotykają, niech tam jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli Strzelnica jest z piwiarnią pod jednym dachem, trzeba tylko uważać z kolejnością, prawda, w jakiej się odwiedza te miejsca. Ale jest to absolutnie niezbędne. I teraz mając takie miejsca, można, proszę pana, w piorunującym tempie, bo już po jakichś paru dziesiątkach lat mieć całkiem sporą ilość Polaków, którzy będą wiedzieli, czego chcą i kim są, i to wtedy jest możliwe. Natomiast wszystko to, co, wie pan, próby docierania do młodzieży teraz w ramach tego systemu, z którym mamy do czynienia, no to oczywiście należy podejmować te próby. Należy prowadzić nękającą system wojnę podjazdową partyzancką. Tylko nie można się łudzić, że na dłuższą metę walna bitwa może być wygrana oddziałami pospolitego ruszenia. Prawda? Nie może. To musi być zawodowo. Polska musi być robiona zawodowo. Kościół musi mieć zawodowych obrońców, prawda? Nie amatorów, gawędziarzy, tylko to musi być. Bo jak mówię Strzelnica, to niektórym się zapala lampka kontrolna, że to ja zachęcam do wyjścia na ulicę, prawda? Nie zachęcam do wychodzenia na żadną ulicę, zanim się porządnie nie nauczymy, tak? Zanim się porządnie nie nauczymy. I zawodowo, ja nie jestem insurekcjonistą, nie jestem podżegaczem, tak, do niczego, ja tylko konstatuję, że jest to niedobry stan, w którym w Polsce monopol na ten kunszt, tę umiejętność mają emerytowani ormowcy, ewentualnie jacyś właśnie gangsterzy, tak? No. Thank you.